Siemanka moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem dla was pokazać nowe piwo, które zakupiłem. Sorry, z tyłu za mną żona je, chora jest, biedna, także jest w domu. No ale zobaczcie, w takiej klasycznej butelce. Nazywa się Zbiornik 7 Farmhouse Ale, czyli ale domu na farmie. No i oni tutaj mają swoją historię, skąd ta nazwa się wzięła, że w zbiorniku te piwo było mieszane, ta mieszanka pierwsza dobra wyszła tego piwa w zbiorniku numer 7, który zawsze dla nich problemy dawał. I moi drodzy, ja wiem, że teraz pewnie mnie zobaczycie, zobaczę, spróbuję światłem podświetlić. No raczej tego nie widzicie, ale ono, takie te piwko będzie pochmurne, dlatego że ono jest niefiltrowane. O, tutaj ja fajnie widzę teraz, jak się... Piękna, piękna rzecz. No okej, naleję do szklanki, to w szklance będzie łatwiej dla was to zobaczyć. Zobaczymy, jak to będzie. Piwo jest niefiltrowane, czyli bardziej takie mocniejszy smak. Oczywiście Spyderco Tenacious otwieramy. O, już od razu zapach mnie uderzył. Moi drodzy, czuć zapachu trochę grejpfruta, trochę goździka, tak jakby. Pomimo, że nie pisało, że tu goździk jest, ale tak czuć, jakby goździk w tym był. No ale okej, nalejmy do szklaneczki sobie. Widzicie, takie pochmurne te piwo jest. Dlatego, że jest niefiltrowane. I teraz tak, jak zostaje nam jakieś 2-3 cm na spodzie tego piwa, to co zrobimy teraz, to wymieszamy sobie, żeby te wszystkie osady na podspodzie, co były, wlać je do piwa, żeby więcej tego smaku było. Oje, moi drodzy. To jest to. To jest to. No, ale teraz zobaczmy smak. Cztery te butelki kosztowały $10. To nie jest najdroższe, nie jest najtańsze. Ale widzicie, chmury ma tyle, że nie wiem. Piana jest dobra, dosyć gęsta. Moi drodzy, pierwsze uderzenie smaku to jest od razu za zębami podniebienie u góry. Czujesz takie łaskotanie jakby, jak uderza ci ten cytrus. Później na czubku języka czujesz słodycz tego. I przy połknięciu dopiero tego piwa czujesz lekko alkohol. Pomimo, że to piwo jest 8,5% alkoholu. Powiem wam, jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony tym piwem. Znaczy zaskoczony. Zachwycony bardzo mile tym piwem jestem. Dzisiaj było polecone mi. Wspaniała rzecz. Wiem niestety, starzy moi, że większość z was nie będzie miało dostępu do tego piwa. Pokazuję to dla was bardziej, żeby... Nie żeby was podrażnić, wiadomo, tylko pokazuję, że no... Pokazać coś, co inne rzeczy są na świecie. Oczywiście, jak ktoś z was ma kanał i mieszka gdzieś tam w Anglii czy coś i macie jakieś piwa, których w Stanach nie ma, też z miłą chęcią bym oglądnął. Jeżeli macie takie filmiki, to powiedzcie dla mnie. No okej, zdrówko i na razie.